Co tam? Trzy minuty to bardzo dobry czas, żeby wyjechać na chwilę z domu i pojechać na przykład na oazę do Skarżyc i pod Pietą wspólnie rozważyć Boże Słowo. Moi kochani, dzisiaj mamy święto świętego Tomasza apostoła. Pewnie niektórzy z Was pamiętają, chociaż to było bardzo dawno temu, był taki jeden chodzony vlog, kiedy. Była to była niedziela miłosierdzia Bożego. Tak, bo wtedy czytamy tą Ewangelię, która jest też również dzisiaj o świętym Tomaszu. Ja zachęcam do tego, żeby do, tej, do tego chodzonego vloga jeszcze sięgnąć. Wielu osób się pojawiło nowych na kanale, może też y, dla wielu z was pomoże ten chodzony vlog, ale chciałbym pewną rzecz rozwinąć. Y, wszystkie Tomasze, wszystkie Tomasze i Tomaszki, y, wszyscy, którzy czujecie się odtrąceni, czujecie się gorsi. W wierze, bo czasami macie wątpliwości. Zobaczcie, taka jedna dzisiaj, jeden fakt z życia Tomasza, który myślę, że jakoś je znamy, ale chcę wydobyć z niego jedną bardzo ważną rzecz. Święty Tomasz, ten niewierny, ten najgorszy, ten po prostu wydaje się najgorszy z apostołów, robi dzisiaj niesamowitą rzecz i żaden z apostołów tak nie zrobił. Mówi do Jezusa te piękne słowa: Pan mój i Bóg mój. Święty Piotr powiedział, Ty jesteś Messias, syn Boga żywego. Ale myślę, że te słowa jeszcze bardziej mocno brzmią. Tam zresztą Jezus mówił, że to Bóg mu objawił, Bóg Ojciec mu to objawił. A tutaj, no właśnie, to doświadczenie spotkania z Jezusem, ten dotyk serca, który dokonał Jezus, ten dotyk Jezusa w serce Tomasza, które było niewierne, które było zbyt słabe, które może po ludzku sobie nie radziło, Właśnie sprawił, że tak potrafił wyznać, więc yy, ta Ewangelia, właśnie niech będzie dla nas yy, tych wszystkich, którzy mają problem z wiarą, yy, niech nigdy nie będzie takim poczuciem, że jestem gorszy jak Tomasz, tylko właśnie, że mogę być tak wspaniały jak Tomasz, że mogę doświadczyć takiego też yy, zniżenia się Jezusa, takiej bliskości, że On specjalnie dla mnie przyjdzie. Że On y, da mi y, wypowiedzieć też takie słowa, Pan mój i Bóg mój. Tego wam y, dzisiaj, kochani, życzę: y, mówmy dzisiaj Jezusowi te słowa. Nazywajmy go tak y, z całego serca. Zawsze go wyznawajmy naszym królem, naszym Panem, ale właśnie tak z serca. Bo to, co dzisiaj Tomasz mówi, to nie jest tylko slogan. Y, on nie powtarza, jak czasami może jakieś grupy powtarzają, jakieś nie wiem, nawet właśnie takich oazach, jak tutaj, nie? że czasami Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, a nic z tego nie ma, a On, rzeczywiście ujrzał i uwierzył. I tego również Wam i sobie życzę. Moi kochani, błogosławię Wam, tak jak mówię, ze skarży, trochę tu komary są, żoną, ale jakoś daję radę. I niech Was Bóg prowadzi dzisiaj i święty Tomasz umacnia, nie pozwala, nie pozwala zwątpić, że i dla Was może być taki dzień, kiedy z całego serca, z całą miłością powiecie, powiecie Jezusowi Ty jesteś moim Panem i Bogiem. Aha, właśnie jedna rzecz jeszcze. W ogóle te słowa, sorry, że tak mówię. Dzisiaj będzie trochę dłużej, ciut dłużej. W ogóle w stare liturgii przed zmianą soborową, przed zmianą liturgii po, po soborze watykańskim II, nawet mówiły się te słowa pan mój i bóg mój, kiedy kapłan podnosił Jezusa w górę. I zobaczcie, te słowa przeniknęły można powiedzieć w pewnym, pewnym sensie do liturgii. Ten niewierny Tomasz, który wydawałoby się jakim on jest wzorem apostoła, to jego słowa właśnie powtórzają, powtarzają wszyscy. Tak samo jak powtarzamy oto baranek Boży. Panie, nie jestem, panie, nie jestem godzien, abyś do mnie. To są słowa z Ewangelii. Powtarzamy, za człowiekiem pełnym wiary, którego bardzo pochwalił Jezus, który się wręcz zachwycił Jego wiarą. A zobaczcie, powtarzało się też, może dzisiaj się liturgia zmieniła, ale te słowa rzeczywiście podczas podniesienia się mówiło, Pan mój i Bóg mój. Więc zobaczcie, słowa tego niewiernego też jakoś przeniknęły do liturgii. Hrabą już mnie atakuje. Yy, wow, może do kadru sobie wejść. Yy, więc. Nie bójcie się, wszystkie Tomasze, Tomaszki, jak powiedziałem, wyznawajmy dzisiaj z radością, że Jezus jest naszym Bogiem i Panem. A jak nie jest nam trudno, bo jest czasami nam trudno i to jest doświadczenie też prawdziwe, i też nie bójmy się tego. Nie śpieszmy się też, żeby na siłę teraz się zmusić, że muszę uwierzyć. Tak jak potrafię. Nie mogę z tych chrabąszczy. Tak jak potrafimy, eee, wierzmy w naszego pana. No tak, wakacyjnie. Wakacyjnie, więc też są robaczki różne, latające. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Bardzo dziękuję przy okazji. Tutaj mam okazję poz pozdrowić, podziękować wszystkim, którzy oglądali ostatnią najlepszą cząstkę, bo w ogóle Was było 500 osób. Jak to się stało, nie wiem, ale bardzo dziękuję wszystkim. Witam nowych widzów na kanale. I do zobaczenia już jutro, w co tam 3 minuty. A wieczorem, wieczoru na Boga Duchy. Zobaczycie o czym. Chyba dzisiaj nie powiem z kim. Zobaczcie, będzie ciekawie. Z Bogiem. I do zobaczenia. Do usłyszenia. Pa.